Ballada to nie jest gatunek literacki. Ballada to jest pułapka zastawiona przez system edukacji we współpracy z szatanem, której jedynym celem jest zniszczenie ci życia i całkowite zburzenie twojego światopoglądu. Gdyby ballada miała być maszyną budowlaną, to byłaby walcem, który niszczy wszystko, co do tej pory wiedziałeś albo wiedziałaś na temat literatury i na to miejsce instaluje historię o brzozie, która ma rozterkę miłosną, bo zakochała się w mega przystojnym chłopie ze wsi Konary, ale jest brzozą, więc nie może nic z tym zrobić. What the fuck is this piece of shit? Jednym z praw rządzących światem edukacji jest fakt, że istnieją trzy główne rodzaje literackie. Epika, liryka i dramat. Każdy rodzaj ma swoje odrębne charakterystyki i całą pulę gatunków, która się w nie po prostu wpisuje. I wiemy mniej więcej, czego możemy się spodziewać po na przykład opowiadaniu albo noweli, bo wystarczy nam informacja, że jest to przykład epiki, no i właśnie dzięki temu już wiadomo, co tam spotkamy. Wiadomo też, co będzie w komedii albo tragikomedii, bo oba te gatunki reprezentują dramat. Nice. Ballada jest jednak utworem z definicji randomowym, bo autorzy ballad wzięli podział na trzy rodzaje literackie i zrobili z nim to samo, co ty robisz z dobrymi radami cioci po obiedzie rodzinnym, albo co twój nauczyciel robi z twoimi błaganiami o zaliczenie. Czyli całkowicie je zignorowali. I tak ballada, jak to się mądrze mówi, gatunek synkretyczny, stanowi miejsce spotkania cech dramatu i liryki, które dodatkowo jest pełne także elementów epickich, jak rozbudowana fabuła czy narrator. No i właśnie, idąc teraz po kolei przez te rodzaje literackie, które swoją drogą omawiam w innym materiale, który serdecznie ci polecam, ballada jest epicka, bo mamy historię, bardziej skomplikowaną niż opowieść twojego kolegi o tym, jak super mu idzie w gierce, i mamy narratora, który po prostu musiał trafić do ballad, bo inaczej nikt nigdy poza autorem danego utworu nie ogarnąłby, o co w nich w ogóle chodzi. Więc mamy jakiegoś łącznika pomiędzy światem Świtezianki czy innych Lili, a rzeczywistością. This is epic. Ballada wpisuje się też w główne cechy liryki, bo opisy nastawione są na robienie wrażenia. Bardzo często jest skonstruowana w formie dźwięcznego i rymującego się utworu, no powiedzielibyśmy wiersza. Do tego dużo uwagi w balladzie skierowane jest na sferę emocjonalną, na przeżycia bohaterów, które dodatkowo chowają się za wyuzdanymi opisami, parafrazami, porównaniami albo metonimiami. Czyli ballada bierze najbardziej charakterystyczne cechy epiki, najbardziej typowe elementy liryki i dodaje do tego jeszcze najbardziej charakterystyczne elementy dramatu, bo bardzo często znajdziemy w balladzie dialogi, które pozwalają, jeśli ktoś by się postarał, wystawić ją na scenie. Do tego wiele właśnie scen w balladach budowanych jest podobnie jak sceny z jakichś dramatów, na przykład dramatów Szekspira, które kończą się jakimś kulminacyjnym momentem, jak scena śmierci zakochanych w Romeo i Julii. Swoją drogą, taka ciekawostka. Tworząc swoje ballady, Adam Mickiewicz wzorował się dokładnie na dramatach Szekspira. Do tego stopnia, że nie mający żadnego sensu cytat z Hamleta umieścił nawet w swoim wydaniu Ballad i Romansu, albo Ballad i Romansy. Ballada jako gatunek wywodzi się ze średniowiecza, ale w naszym kraju stała się popularna w romantyzmie, czyli epoce, która ma tyle wspólnego z sensem i logiką, ile twój WF ma wspólnego z przygotowaniami do misji bojowej Navy Seals. Możesz w sumie postawić znak równości pomiędzy właśnie gatunkiem ballada romantyczna i ballada i stosować to zamiennie na potrzeby matury czy tam, nie wiem, rozmowy z rodzicami. Fakt, że trafiło na tę akurat epokę, mówiąc delikatnie, nieco utrudnia nam sprawę, bo romantyczni twórcy za cel numer jeden stawiają sobie udowodnienie, że nie istnieje taka zasada w kulturze, której nie da się im złamać i że nie istnieje taki motyw literacki, którego nie uda im się do swoich dzieł wsadzić. Na samym początku ballada romantyczna to był dosłownie sygnał od twórców kultury, że teraz nastaje romantyzm i robimy randomowe rzeczy, a nie tak jak wcześniej, dzielimy gatunki na rodzaje i szanujemy zasady literackie jak w nudnym oświeceniu, na którym społeczeństwo w naszym kraju się po prostu zawiodło. Swoją drogą polecam ci moje materiały i o oświeceniu, i o romantyzmie, i o oświeceniu w Polsce, i o romantyzmie w Polsce. W każdym razie to właśnie dlatego, zdaniem wielu podręczników, rok 1822, czyli wydanie Ballad i Romansów Mickiewicza, to dosłownie początek tej epoki w naszym kraju. Pojawienie się później licznych naśladowców ballad mickiewiczowskich doprowadziło z czasem do skonwencjonalizowania się tego typu literatury i uczyniło z publikacji, która miała być manifestem randomowości, mainstream w epoce.
Świtę, Świtezianka czy Lilię to wszystko doskonałe przykłady tego, co najgorsze w romantyzmie i dobre przykłady ballad. Zawarte w nich historie nie mają sensu tak bardzo, że wypowiedź swojego 6-letniego brata na temat kasztanów to przy nich materiał na doktora. Nie będziemy tutaj omawiać każdej z tych lektur, ale taka typowa historia z ballady polega na tym, że był sobie chłop, który zakochał się w brzozie, która też go bardzo kochała, ale żeby udowodnić mu jego miłość, coś mu kazała i były jakieś perypetie i coś dziwnego się okazuje pod koniec i tak. Mam nadzieję, że pomogłem. Chłopie, ty się zastanów. Zastanów się. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. Aha, i tutaj od razu dodatkowa uwaga, bo mamy w historii krajowych dzieł kultury, też z romantyzmu swoją drogą, dzieło Balladyna, które oczywiście, ponieważ nie powinno nic tutaj mieć sensu, nie jest balladą, tylko zdaniem przynajmniej większości opracowań jest dramatem romantycznym. Typowa ballada w romantyzmie opowiada o wsi i skupia się na tematach takich jak śmierć, miłość i inne kwestie, które są takie właśnie poznawane z perspektywy prostego ludu najczęściej. Często bohaterami są właśnie przedstawiciele wsi, którzy otoczeni przez świat pełen fantastycznych istot, inspirowanych znowu jakimiś wierzeniami ludowymi, mają swoje przygody i problemy. W utworach tych mamy na przykład nimfy, rusałki, dusze zwierząt i roślin, albo bardzo często także duchy zmarłych. Wszystkie te elementy to są w ogóle typowe cechy romantyzmu właśnie. Szczególne miejsce w balladzie odgrywa przyroda i świat przedstawiony, które nie są tylko tłem akcji, ale też otrzymują bardzo wiele uwagi autora. W balladzie może z dużym prawdopodobieństwem dojść na przykład do tego, że narrator przez 2 minuty będzie opisywał kamień, który wydaje mu się tajemniczy, bo wygląda jakby mu źle z oczu patrzyło i są 2 opcje. Albo, że ten kamień zaraz na przykład zabije głównego bohatera i okaże się, że to niemiecki margrabia zaczarowany przez kogoś 200 lat wcześniej. Surprise, motherfucker! Albo pójdziemy po prostu z narracją dalej, do następnej sceny i nigdy nie wrócimy już do tego kamienia. Ale zawsze świat przedstawiony i jego składowe, czyli zwierzęta, rośliny i teren, trzeba w balladzie poznać. Trzeba go opisać i traktować z szacunkiem, nieważne czy jesteś autorem ballady, czy czytelnikiem. Albo czytelniczką. Bo tak jak w oświeceniu człowiek dominował, miał na wszystko pomysł, zarządzał światem i go rozumiał, tak w balladzie romantycznej to ma pełną kontrolę przyroda. No właśnie nad człowiekiem, który jest na łasce zwierząt, duchów czy przyrody, no właśnie tak ogólnie mówiąc. Jeszcze raz w tym miejscu polecam Ci właśnie odcinek o romantyzmie, gdzie opowiadam ze szczegółami m.in. historię mojego samochodu, która ma więcej sensu niż wszystkie ballady razem wzięte. I na koniec taka ciekawostka, bo główna cecha ballady to ta synkretyczność, czyli fakt, że stanowi połączenie 3 rodzajów literackich. Synkretyzm spotykamy też w innych obszarach kultury, na przykład w religii i wierze. Religia synkretyczna to połączenie kilku systemów wierzeń w nową superreligię. W ten sposób powstało na przykład to, co obecnie znamy jako wierzenia starożytnych Greków, czy mitologia grecka. Bo Grecy po prostu włączali kolejnych bogów i wchłaniali kolejne systemy wierzeń od ludów, które żyły na terenach, które no właśnie z perspektywy czasu nazwiemy starożytną Grecją, tworząc na końcu w miarę spójny system, który znajdziesz w swoim podręczniku, na przykład pod postacią no, mitologii. Czy to jest ciekawe? Szczerze dla mnie trochę tak, ale jeśli nie, to nic się nie dzieje, jakby nie ma problemu. I tak, dzięki wielkie, że oglądasz moje rzeczy, życzę Ci cudownej przeprawy przez resztę życia ze świadomością, czym jest ballada i polecam Ci wszystkie inne moje materiały, bo jest ich na kanale naprawdę strasznie dużo. Za dużo.